Poczekajcie, jaka postać jest taka, wiesz, ciekawostka box deal, to jedno wymaganie, a drugie takie... No nie wiem, czy zagramy pod one-shot, czy pod co. Albo nie, czad, zróbmy challenge w League of Legends, poczekaj, challenge League of Legends. Jakie są challenge z League of Legends tak w ogóle? 50 kills, no deaths. No ale to musiałem chyba Turcję odpalić, żeby to zrobić. Może nagramy taki film, patrz. Tank for people. Ja też tankuję i... Chcielibyście taki challenge na kanał? A, on tu wpieprzał pikantny sos. Co Deda chyba. Tak? Drugim kanał. No ty! Przebudzenie Voldemorta w V2. Patrz na to. Challenge robię. To wasze zdrowie. Nie, mnie to śmieszy. Jaka czerwona morda, ty, nie zauważyłem tego. Dobra, poczekajcie, zakryję oczy. Poczekaj, jeszcze nic się nie wylosowało. Kurde, no trafię kiedyś te? Nie no, za daleko od Murzyna, nie wybieram go, bo nie ma. Jakbym go nacelował, to by się podświetlił, widzisz? No kurde, drugi raz obok niego, myszka się zatrzymała? Nie no, to jest chyba jakiś znak. Mógłbym zagrać pod AP, mógłbym zagrać pod AD. Pod Lethal Tempo chyba nudnawy, nie? No dobra, idziemy AP Lucianem, przekonaliście mnie. Dobra, piszę wam mody na czacie. Sprawdzę się jako artysta, kto zgadnie, to jest naprawdę kozakiem. Ej, mody, napisałem wam na tym, czemu nikt nie wyświetlił? Dobra, to ja rysuję. I kto zgadnie, to wygrał. Dobra, pierwsze. Rysowanie. Reklama! Zostaw ocenę tutaj pod tym filmem. Ta, suba i dzwonek zostaw sobie też. Ta, to wszystko jest darmowe, nic cię nie kosztuje. Ta, streamy na Twitchu też czasem odpalane, więc followa zostaw i uśmiechnij się, bracie. Bła, sadzić, palić, za... A nie, nie, to jest tu, to jest ten tekst. Dobra, już. Ty, ale dobrze się sprawdziłem jako artysta, nikt nie wie, o co mi chodzi. Jak artysta typowy. O, widzę, że wygrał, dobra, ty. Nie wiem, czy mody widziałeś. Jeden graczu wygrał. No niemożliwe, żeby wygrał ten, co napisaliście. Dobra, patrzcie, podpowiedź, zgadniecie od razu. Ale jeden graczu wygrał jak coś. Dobra, kto zgadnie teraz, to jest kozakiem, ale to już nim poza konkursem. Tak, to jest grawitacja, panowie, no co wy nie wiecie? Co ja muszę narysować takiego kosmonautę z takimi rękoma i tutaj taki mało ten. To musi być napisane, nie wiem, jak się nazywał typ, co nakręcił ten film. No spadająca rzecz na podłogę, no z czym ci się to kojarzy, jak nie z grawitacją? To z czym ci się to kojarzy? No z czym ci się to kojarzy? Ej, dobra, i teraz jak, gramy Dark Harvest? Nie. Wydaje mi się, że będzie słaby ten Dark Harvest pod AP. Wydaje mi się, że pójdziemy press the attack. O, że grasz Soraką, no to powinno być łatwo. Co oni mają na tym supporcie? Dobra, pierwszy HQ, nie? Ty, można tak obijać, pokazuję wam kilka sztuczek magia czarna. Paj, nagle tak pek. Patrz, pyk, pyk, patrz. Gdzieś? Ja, pa. Dobre, nie? Jak ubiłem, dobre. Patrz, las hitujesz to, za chwilę wlatuje, patrz. Zostaw mnie w spokoju. Patrz, co się dzieje, patrzysz? Ona nie ma heala, nie? Patrz. Co? Ty! Zapomniałem, że ona ma flesza! Ty myślisz, że stoi tu... Nice, nie? Nie, proszę, skip. Ty, że ona ma drugi level, ja ją zabijam zaraz. No po co mnie bijesz? Ja ją zabijam zaraz tamtą, nie? Nie wbiła mnie w ścianę. O kurde. Dobra, warf, Andzio, warf. Ej.
Ej, dobrze, jednak dobrze. Jakiś tryhard na rękę, tak, bo te nudy. Zawsze, czatek, mam zły dzień. Lubię sobie odpalić streamera, co tryharduje w League of Legends. Od razu się tak wyluzuje, to tak. Ale on fajnie streamuje. O, jak ja napieprzam. Jak ja ją zbiłem. Ja pierdziele, co jest? Andzia w dupy, za dobra jesteś, kozak. O Jezus Maria. Ty, no nie wiem, co zrobimy. Umarłem. Kurde, Fiza, nie lubię ty. Jezu, nie strasznie, myślałem, że jakiś robot się na mnie rzucił. Patrz, czat. Ha, kurde, ty, to żyje. Jezus, zapomniałem, że takie zwierzątko sobie nowe wzięliśmy. Co jest? Patrz na to, patrz co robię. Paj, uciekasz teraz. Boże święty. Czarna magia. Zjadłem ten mikrofon tak serio. Opowiedzieć historię miałem. A nie pamiętam już o czym. O kościele. A o kościele miałem, masz rację. Tak, już opowiadam. Kiedyś pamiętam, jak byłem do bierzmowania szedłem, bo uznałem, że se pójdę. To chodziłem z takim kolegą na te, na różańce. Takie coś trzeba było odklepać. Na jednych różańcach tam było śpiewanie jakieś. Śpiewanie jakichś pieśni kościelnych właśnie, nie? I on tak głośno śpiewał w tym kościele te piosenki. Tak napieprzał, wiecie, tak po prostu jakby się darł na jakimś meczu. I po tym różańcu podeszła do niego taka stara typiara i powiedziała, że bardzo ładnie śpiewał i że Bóg mu w dzieciach kiedyś wynagrodzi. Jak my się z tego daliśmy wtedy? No nie, mów, że cię nie zabiłem. Nie zabiłem tej Vayne, kumasz. Dzięki, Andzia. Ale wiecie, różne triki się robiło w tym bierzmowaniu. Także wiesz, jak będziecie szli kiedyś, to wam powiem, ale... No nie wiem, czy to dobre, takie moralne. Też moralne jest zbieranie na tacy i kupowanie Mercedesa, też nie wiem. No spokojnie, panowie, gram apelucjanem. Gdybyś był ministrantem, to byś zabrał całą kasę księdzu z koszyka? Powiem tak. To już była moja odpowiedź. Ja pierdzielę! Boże! Wyszukane żarty! Ty, a za kolędę, jak chodzisz ten... Jak ministranci chodzą i kolędę tam zapowiadają, to dostają za to coś hajsu, czy robią to... Po co? Dobra, ważę, że go wystrzelałem, frajera, w tych bandażach. 500 zarobił typek, co po kolędzie łaził? Ale to jakim on jest, biskupem, czy jeszcze wyżej? Ale, to, ej, ale tak szczerze was zapytam teraz, to trochę kontrowersyjny temat, ale spotkaliście się w realu z takim księdzem, wiesz, no nie ciepłym, bo to nie jest ciepło, ale takim, wiesz, mówi, chodź no tutaj, Michaś, sprawdzisz te świece, no i tą jeszcze jedną też sprawdź, okej? Okay? powiedz, lżej ci będzie. Czy ja miałem taką sytuację? Nie powiem wam. Ja wam nie powiem. Mój katecheta wciskał mi, że utrzymanie kościoła 20 000 miesięcznie kosztuje. Ale on cię nie okłamał, koleżko. Zobacz, 8 dla księdza, 4 dla każdego, kto spowiada. Zobacz, ile wychodzi. Jeszcze trzeba 100 zł miesięcznie na dach odłożyć. No to Boże. Pomyśl sobie, czy on cię okłamał?
One shotted, lol? Apelucjan. O kurde, ty już odbijasz tam. Widziałeś tą main? 200 IQ. Kurde ty. No nie mów. Jezu, jak ja nienawidzę tej postaci. Steryd jeszcze się nazywa typ. Kurde, zabił mnie. Boże! Jak ja szmaciarsko zagrałem. U mnie nauczyciel plastyki. O kurde, on ma 100%! Ej, przeżyłem? Andzia, Boże, jak mnie uratowała. Jezus. Ty ja... Jaki burst z tym apelucjanem. Ej, panowie. Apelucjan to potencjał. Uważaj, za tą stoi mal. Czekaj. Kurde, złapałem go w locie. Dobrze. Złapałem go, ty już film mi chciał banować. Kurde. Kurde, co jest? Kurde, troszeczkę zabrakło, ty. Od 50 w zeszyt do całości za hajs. Umarłem. O, zabiłem Fiza! Dobrze, warto jednak grać. Czarna magia zawsze, wiesz, spod pierzyny wyjmiesz i da się coś zagrać konkretnego. Ty, ale naprawdę podoba mi się ten apelucjan. Nie wiem, ostatnio jakąś dużo AP postaciami gram, bo był AP Ramus. Coś tam pod AP też było ostatnio. A, Kane. Nie wiem, zabiłbym jeszcze tą... Telaję. Czy tam Talię, jak się mówi w ogóle, nie wiem. Zabił mnie rybą, pół HP mi zadał. Nie no, nie pół, ale to jest porypany. Naprawdę nienawidzę. Na Fiza się nie da grać żadną postacią. On wszystko zabije i tak. A za nie sobie odpalił. Dobra, zabiłem chociaż tego kurde kaszana. No właśnie, pokażę wam na pełnym ekranie to coś. Tak wygląda mniej więcej, ale realistyczne dosyć. Tylko nierealistyczne jest to, zobacz. No widzisz? To ma takie kulki w sobie. O kurde, jak to wygląda obrzydliwie, jak Ferrero Rocher, nie? Albo jak wasze czoło, bo macie po 13 lat. Ha! Nie, przepraszam. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.